Dzień dobry. Bardzo dziękuję za ponowne zaproszenie. Ja myślę, że Jacek powoli myśli, że ja wystawię kartę lojalnościową, że to będzie takie 10. wystąpienie gratis, nie? Jakby, że to jest jakby powód tego zapraszania mnie tutaj. Ja tu rzeczywiście z dużą przyjemnością przyjeżdżam raz na pół roku, tak mniej więcej widzę. Natomiast chciałbym złożyć taki wniosek formalny, żeby następnym razem przede mną byli słabsi prelegenci. Tak, bo muszę powiedzieć, że po tym, co teraz się przed chwilą wydarzyło, to nie będzie łatwe. Tak, to moje zadanie tutaj i z perspektywy osiągnięć sportowych i takich osiągnięć na polu społecznym. Ja, jak Igor mówił, wchodziłem do sali i słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że nawet jak to nie jest o was, to przyjemnie jest wejść, jak zapowiadają kogoś, kto ma tylu tytułów mistrza świata. Tak, to przez chwilę myślałem, że to może jest o mnie, ja coś przegapiłem, nie? Ale sądzę, że jednak nie. Jacek, włącza mikrofon. Rafał jest mistrzem swojej kategorii w triatlonie. Wiekowej jedynie, nie? W sensie to jest jakieś osiągnięcie, choć nie tak duże. Zostałem zaproszony do zajęcia wam chwili takim tematem, który widzicie. To, co ja będę chciał zrobić, to trochę poopowiadać sobie o takim temacie dotyczącym tego, na ile kobiety i mężczyźni mogą być równie dobrymi liderami. I to jest taka kanwa, w której będę się poruszał. Po pierwsze, ja się zawsze cieszę z momentu, w którym tu jestem zapraszany. Po drugie, z momentu, kiedy mogę o tym opowiadać. I chcę wam powiedzieć dwie rzeczy takie startowe, towarzyszące tej refleksji. Po pierwsze, ja się nie wyrobię w czasie. Tak, to jest jakby dla Jacka chyba najbardziej informacja, tak mi się przynajmniej wydaje. Druga rzecz, dlaczego ja o tym temacie lubię gadać, chcę wam to pokazać metaforycznie zdjęciem. Ja mam syna i córkę i zauważyłem, że odkąd mam komplet, to jakoś tak mocno mi zależy na tym, żeby ten świat był taki, żeby oni kiedyś mieli identyczne szanse. To znaczy, że jak kiedyś moja córka wymyśli, że będzie elektromonterem, to będzie miała szansę, a jak mój syn będzie wymyślał, że będzie opiekunem w przedszkolu, to będzie miał takie same szanse jak ona. No i zawsze traktuję te projekty trochę misyjnie, chociaż wszystkie rzeczy, które będę opowiadał, nie wynikają z mojego doświadczenia, tylko z badań. Będziecie mieli tą prezentację w takiej wersji później udostępnioną, w którym wszystkie źródła będą podane. Ja dzisiaj z racji skrótowej formy czasami będę mówił, są badania, ale jeżeli ktoś będzie miał ochotę się w to zagłębić, to ja do wszystkich tych elementów dokładam źródła. Na końcu wam też pokażę literaturę, z której można skorzystać. Jak zwykle u mnie, ja starałem się temu nadać pewien porządek i mam trzy duże punkty. Najpierw spróbuję wam pokazać w paru punktach, że ten świat jest jednak trochę bardziej męski. Druga rzecz to spróbujemy się zastanowić, czy różnice w postrzeganiu kobiet i mężczyzn są naturalne czy kulturalne. Znaczy, na ile te różnice w postrzeganiu tego, czy kobiety mogą być dobrym liderem, wynikają z natury, z jakiejś, nie wiem, konstrukcji psychicznej, z biologii, a na ile one wynikają z takich kulturowych rzeczy, na które się umówiliśmy. No i na końcu sprowadzimy to do poziomu biznesu, czyli zastanowimy się nad tym, co to znaczy myśleć sobie o równości szans z perspektywy na przykład roli menedżerskich podejmowanych przez kobiety i podejmowanych przez mężczyzn. No i zaczniemy od tego męskiego świata, natomiast wcześniej chcę wam zaproponować dosyć prosty eksperyment. Już kilku prelegentów do tego się odnosiło. Macie notesy i długopisy. Ja bym chciał wam zadać 5 pytań i chciałbym was poprosić o to, żebyście zapisali sobie odpowiedzi. Dla jasności, jak ktoś zgubił już notes, to po pierwsze są, ale można to też w komórce zapisać. Nawet na upartego da się zapamiętać te odpowiedzi w głowie. Na razie postarajcie się nie komentować jakości tych pytań. Ja was po prostu zestawię z kilkoma stwierdzeniami. Dla ułatwienia za każdym razem odpowiedź polega na wpisaniu pewnej wartości procentowej. Czyli nie będą to rozbudowane odpowiedzi, tylko trzeba będzie zapisać sobie pewną wartość procentową. No i jak sobie na te pytania odpowiemy, to spróbujemy sobie zebrać, co nam udało się tutaj uzyskać z perspektywy takich drobnych badań społecznych. Dobra, na razie, żeby to zadanie wykonać, trzeba sobie wyobrazić, że macie syna i córkę. Oczywiście są tu tacy, którzy mają tą szczęśliwą sytuację, że posiadają, znaczy nie wiem, czy szczęśliwą, ale tą sytuację posiadania dwójki dzieci. Mówię o tym, że nie wiadomo, czy szczęśliwą, bo widziałem kiedyś badanie, że najbardziej szczęśliwe są osoby bezdzietne. Nieco niżej są osoby, które mają dzieci, ale się już wyprowadziły. I dopiero potem są osoby, do tego też wam podam źródło, dopiero potem są osoby, które mają dzieci i jeszcze z nimi mieszkają, nie? Więc ja jestem w tej grupie. Z tej perspektywy badań. Wyobraźcie sobie, że macie syna i córkę, dlatego że wszystkie pytania będą dotyczyć pewnego waszego szacunku, jak powinien wyglądać świat z perspektywy waszego syna i waszej córki. No i pytania mamy następujące. Pierwsze, takie rozgrzewkowe. Gdyby to była moja decyzja, to jaki procent postaci w bajkach powinno być chłopcami? Gdyby to była wasza decyzja, mielibyście globalnie podjąć decyzję, jak wiele postaci w bajkach ma być chłopcami, to jaki to byłby procent? Zapiszcie sobie jakąś wartość, która wam przychodzi do głowy. Powiedziałem, że ono jest rozgrzewkowe, następne będą nieco trudniejsze. Drugie pytanie brzmi, jeśli mój syn i córka wystartują w tej samej rekrutacji, to syn powinien mieć o ile procent większe szanse niż córka? To oczywiście zależy od tego, które z nich lubicie bardziej. Takie mam wrażenie, ale spróbujcie odpowiedzieć na pytanie, kto powinien mieć większe szanse w rekrutacjach, syn czy córka.
Kolejne. Kiedy moja córka skończy studia, to chciałabym, żeby jej oczekiwania finansowe co do zarobków były mniejsze o ile procent niż oczekiwania mojego syna? No oszacujcie, nie? W sensie, jak chcielibyście, żeby wasza córka podchodziła do swoich oczekiwań finansowych? Zostały nam dwa. Na najwyższych stanowiskach menedżerskich nie powinno być więcej niż jaki procent kobiet? Ja od razu powiem, że nie będziecie musieli na głos mówić, co tu wpiszecie. Więc można pisać szczerze. To tylko odpowiedź jakby dla was z takiej perspektywy poznawczej. No i ostatnie pytanie, one może budzić największe kontrowersje, ale musi paść. Pytanie brzmi, moja córka w wypadku samochodowym powinna mieć o ile procent większe szanse na uraz i o ile procent większe na śmierć niż mój syn? To wygląda trochę jak pytania referendalne, nie? W sensie tutaj. Czasami trudność odpowiedzi na te pytania. One też mają pewną zaszytą tezę, jak zobaczycie za chwilę. Mamy odpowiedź? Udało się odpowiedzieć? Dobra, to teraz, żeby szybko zrobić przegląd, ile postaci w bajkach powinno być chłopcami? Co wpisaliście? Połowa. Tak? W sensie, że no generalnie, wiecie, trudno jest uznać, że to jest jakiś ważny temat społeczny, ale rozumiem, że skłaniamy się do połowy. Że skoro populacja to jest połowa, to mniej więcej połowa postaci w bajkach powinno być chłopcami, połowa dziewczynkami. Dobra. Jakie te szanse w rekrutacji? O ile większe powinien mieć syn? O zero. Rozumiem, że nie ma takich, którzy twierdzą, że na przykład syn jednak 30% lepiej. Tak, w tym zakresie. Kiedyś mi ktoś powiedział, że ja wpisałem syna, bo mam tylko syna. W związku z tym chciał go jakoś premiować, nie? Jakby w takich... Moim zdaniem jest jakaś logika w tym, nie? W takim promowaniu. Trzecie pytanie. No właśnie, jak moja córka skończy studia, to o ile powinna mieć mniejsze oczekiwania niż syn? Zero. Naprawdę? Nie. Jak? Zero. Zero. W sensie nie powinno być różnicy pomiędzy ich oczekiwaniami, nie? Minus 20, no powinna być większe. Minus 20, w sensie córka powinna być większa. To niech odłoży, nie? W sensie na ten czas sobie trochę pieniędzy. Dobra. Na najwyższych stanowiskach menedżerskich nie powinno być więcej niż jaki procent kobiet? 100. Nie więcej niż 100, nie? W sensie to jest taka... Znaczy bardzo trudno, żeby było tam więcej niż 100, nie wiem, czy jakby zauważyliście ten statystyczny dylemat. Natomiast rzeczywiście nie powinno być więcej niż 100. Rozumiem, że logika za tym stoi, jest, że to jest, powinno zależeć od kompetencji na przykład, a nie od płci. W związku z tym od 0 do 100. Tak? Mniej więcej tych kobiet tam powinno być. No to zobaczcie, jak podchodzicie do wypadków, jak tam z córką. O ile większe szanse powinna mieć na uraz, o ile na śmierć. Dalej 100, nie? Rozumiem, że bliscy jesteście zera. W sensie, że nie widzicie powodów, dla których świat miałby wyglądać tak, że córki giną w wypadkach częściej. W sensie nie zgadzacie się z takim pomysłem na organizację tego świata. Dobrze. No to te badanie, które zrobiliśmy, oczywiście nie zbierałem waszych wyników, nie wiemy, jak one wyjdą. Natomiast... Trochę jest tak, że zobaczcie, to jest tego, że wyłania się obraz świata, w którym chcielibyście żyć, świata, który miałby być równościowy w wielu obszarach. Że w zasadzie nie dostrzegacie powodów, dla których dziewczyny powinny oczekiwać mniejszych środków, w bajkach powinno być więcej chłopców lub dziewczyn, no i generalnie śmierci w samochodach powinny nam towarzyszyć w równym stopniu. No i to, co wam chcę powiedzieć na starcie, to wasze wyobrażenie na temat świata jest dużo bardziej optymistyczne niż to, jak świat rzeczywiście wygląda. To znaczy we wszystkich tych obszarach, o które ja was zapytałem, te procenty wyglądają zupełnie inaczej. I czasami to będzie śmieszne jak w przypadku bajek, a czasami to nie będzie śmieszne jak w przypadku wypadków. No i jak się domyślacie, być może się domyślacie, ten świat jednak będzie wychylony w stronę którą? W stronę męską. Znaczy będzie pokazywał nam, że ten męski świat rzeczywiście w wielu obszarach istnieje. I teraz dla jasności, dla tych wszystkich mężczyzn, którzy jak ja zacznę pokazywać dane, będą mieli ich ochotę powiedzieć, ale ja przecież szanuję swoją żonę. Chciałem powiedzieć, że to się nie wyklucza. To znaczy, to co ja powiem, nie jest opowieścią o indywidualnej winie kogokolwiek na sali. To jest opowieść o pewnym systemie, w którym my wzrastamy, a jeżeli tworzymy biznes w tym systemie, to niektóre z tych elementów będą miały też znaczenie dla naszego życia biznesowego. No i zaczynamy od rzeczy bardzo drobnej. Są takie systemy rozpoznawania głosów jak Hey Siri, Alexa i tak dalej, nie? Takie systemy, które umożliwiają rozpoznawanie głosów kobiet i mężczyzn i reagowanie na te komendy. No i nagle się okazuje, że badania pokazują, że te systemy lepiej sobie radzą z głosami męskimi. Lepiej sobie radzą z głosami męskimi, chociaż badania pokazują, że kobiety mówią wyraźniej. Tak? No i pojawia się takie pytanie, jak to się dzieje? Otóż jak to się dzieje? Okazało się, że w momencie tworzenia tych systemów 70% próbek głosów było męskich. W związku z tym jakoś twórcy wpadli na pomysł, żeby nauczyć te systemy lepszego radzenia sobie z głosami męskimi. I wiecie, to nie jest tak, że była taka narada i ktoś sobie pomyślał, zróbmy tak. To jest raczej opowieść o tym, że ktoś nie uwzględnił tej perspektywy drugiej. No ale przyznacie, że temat tego, czy Siri rozpoznaje nasze głosy, to nie jest najważniejszy temat społeczny, więc zacznijmy zajmować się ważniejszym, czyli bajki.
Część z was zna te postacie, część z was nawet potrafi je wymienić. To tylko zależy od tego, w jakim wieku macie dzieci. No i teraz jakby popatrzeć sobie na te wszystkie psy, które tu się znajdują, to tak wygląda ich zestaw imion, a tak wyglądają, ten zestaw wygląda, jak zostawimy dziewczynki. Znaczy tu mamy wszystkich, a tu mamy tylko dziewczynki. No można by sobie zadać pytanie, jak? Ja wolałbym nie zaczynać tego dymu, który to może wywołać, nie? W sensie, to są wasze brudy, zadźcie to potem sobie we foyer, nie? W sensie, spróbujmy tego nie wyciągać tutaj. Możliwe, że są bardziej kumaty i można by sobie zadać pytanie, dlaczego my się zajmujemy tym, czy w bajce o pieskach ktoś postanowił podjąć decyzję, że tam będzie więcej chłopców niż dziewczynek. Ale jak się popatrzy globalnie na bajki istniejące na rynku, to pokażę wam kilka cyferek. Okazuje się, że na przykład wśród nieludzkich postaci w bajkach dziewczynki to jest tylko 13%. Nieludzkich w sensie pieski w bajkach i tak dalej. Jak weźmiemy pod uwagę ludzkie postaci w bajkach, to tylko 32% z nich to są dziewczynki. Jak weźmiemy pod uwagę gry komputerowe, to się okazuje, że mniej niż 10% postaci w grach to są dziewczynki. No i z jednej strony znowu można sobie pomyśleć, co to jest za problem. Ale z drugiej strony to trochę pokazuje, że od najmłodszych lat dzieciaki wzrastają w środowisku, w którym chłopacy lubią lepsze rzeczy i ciekawsze. Znaczy pojawiają się częściej w bajkach. I oczywiście ja mam świadomość absolutną, że teraz nagle wypłynie argument, że dzisiaj jest inaczej w Netflixie. Nie, bo znacie ten argument, że Netflix przesadza. Że generalnie wychodzi z założenia, że teraz trzeba wyrównywać szanse. I znacie tę dyskusję o tym, co się stało, jak pojawił się czarny elf. Nie? To jest pierwszy ten prequel Władcy Pierścieni i pojawił się czarny elf i nagle było oburzenie, że przecież elfy są białe. Znaczy, ja muszę wam powiedzieć, że ja od dzieciństwa czarnego elfa w życiu nie widziałem, nie? Jakby na żywo, ale w podobny sposób nie widziałem też białych. To jest w ogóle ciekawe pytanie, jak można się tym zajmować, tak jak nie wiem, czy pamiętacie dyskusję o czarnej syrence. Nagle ludziom na świecie przeszkadzała czarna syrenka. Nie? Bo dlaczego? Bo syrenka zawsze była biała. Zawsze była biała ta syrenka. Dlaczego? Nie dlatego, że każda syrenka, którą spotykamy na co dzień jest biała, ale dlatego, że stworzyli ją biali ludzie. W związku z tym ta syrenka była biała. Muszę wam powiedzieć, że analizy antropologiczne pokazują, że w tych kulturach, które są czarnoskóre, ich wyobrażenie syrenki jest, uwaga, czarne. Tak? To nie jest tak, że w takich krajach, które mieszczą się w Afryce, ludzie wyobrażają sobie syreny. To jest dosyć popularna figura jak syrena i tam one są o dziwo czarne, nie wyobrażają sobie białych. W związku z tym wydaje się, że czarna syrenka nie powinna nas uderzać. W ekstremalnej wersji, nie wiem, czy pamiętacie dyskusję o króliczycy w filmie Kosmiczny Mecz. Jeden z polskich polityków zarzucił tej po prawej stronie, że ma za mały biust, bo kiedyś króliczyca miała większy biust. Nie wiem, czy zauważycie tego na tej grafice. Że to jest poprawność polityczna, bo ona kazała króliczycy zmniejszyć za przeproszeniem cycki. Wyobraźcie sobie, jakim trzeba być człowiekiem, żeby mieć zastrzeżenia do postaci w kreskówce, która ma za małe piersi. Nie? Z perspektywy i cały czas jest to wrzucane w taki kar poprawności politycznej. No i za każdym razem, kiedy taki temat luźny jak bajki wychodzi, to takie argumenty zawsze się pojawią. Ale żeby też pokazać wam, że to może mieć poważniejsze konsekwencje, to spróbujmy sobie popatrzeć na wypadki samochodowe. Wypadki samochodowe i takie momenty, w których myślimy sobie o bezpieczeństwie samochodów, wy dosyć zgodnie odpowiedzieliście, że nie powinno być różnic pomiędzy tym, czy moja córka bierze udział w wypadku, czy mój syn. Natomiast jak to wygląda w rzeczywistości? W rzeczywistości wygląda to tak, że do ubiegłego miesiąca wszystkie crash testy samochodów na świecie były prowadzone z wykorzystaniem manekina, który wygląda tak samo. Do ubiegłego miesiąca, bo okazało się, że miesiąc temu pierwsza szwedzka firma zrobiła to inaczej. I ten manekin wygląda tak, że on ma 175 cm i 77,6 kg wagi. Czyli jest kim? Jest facetem. Jest pomierzony. Tak, to są dane sprzed... Kiedy stworzono pomysł na manekina, to były dane ze Stanów sprzed 40 lat. Dzisiaj się to zmieniło. Znaczy ta średnia wagowa wychodziłaby większa. Co by pokazywało, że nawet z perspektywy mężczyzn to nie jest najlepszy manekin. Ale wyobraźcie sobie, że przez lata stosowania w crash testach manekinów nigdy nie wpadło do głowy konstruktorom samochodów, żeby sprawdzić, czy te samochody są równie bezpieczne dla kobiet. Znaczy nigdy nie wpadł nikt na taki pomysł, żeby stworzyć manekin kobietę. Jak robiono manekina kobietę, to robiono mniejszą wersję manekinu męskiego, który miał 1,40 m wzrostu. Tak, 1,40 m, nie pamiętam teraz dokładnie wagi, ale analizy pokazywały, że 5% populacji kobiet się wpisywało w tego manekina, bo to było 1,40 m. Na dodatek ten manekin w ogóle nie uwzględniał różnic w konstrukcji wewnętrznej, to znaczy w konstrukcji miednicy, słabszych mięśni w okolicach szyi itd., itd. No i wszystkie testy robiono na manekinach męskich. Na dodatek wyobraźcie sobie, że jak robiono crash testy, to nigdy kobiety nie sadzano za kółkiem. Tylko w każdych crash testach, gdzie już w ogóle był mniejszy manekin, kobieta nie prowadziła samochodu, no przecież facet prowadzi.
samochód, w związku z tym sadzano ją z boku. No i teraz do tego momentu to jest śmieszne, ale za chwilę śmieszne być przestanie, bo analizy wypadkowości i urazowości w wypadkach pokazują, że kobieta jadąca za kółkiem w wypadku samochodowym ma o 73% większe szanse na uraz i o 17% większe szanse na śmierć niż mężczyzna. To znaczy, jeśli samochodem jedzie mój syn albo moja córka, to w jakiś sposób moja córka jest w tym samochodzie mniej bezpieczna. I wiecie, to nie jest opowieść o zmowie koncernów samochodowych, że wiecie, była takie, tacy stary faceci się zebrali i pomyśleli sobie, zróbmy auta, które będą częściej zabijać kobiety. I tam ktoś powiedział, przegłosujmy, nie? W sensie i wyszło, że robimy. To nie jest opowieść o tym. To jest opowieść o tym, że nikt na to nie wpadł, nie? Żeby przetestować ten sprzęt też równie mocno, tak jak tłumaczyliśmy sobie to na okoliczności facetów, na mężczyznach. No i o ile, jakby jeżeli chodzi o bajki, to jeszcze możemy sobie dyskutować, czy to ma znaczenie, czy nie, to tutaj już mamy przykład, który będzie dosyć bardziej czytelny. Bardzo trudno znaleźć by było argument, który by mówił, że świat tak powinien wyglądać, nie? Że córki w wypadkach ginąć powinny znacznie częściej. Ja wam na końcu pokażę literaturę, w których takich przykładów jest dużo więcej. Chcę wam pokazać jeszcze jedną rzecz, że jak ta sprawa się stała głośna, to pojawiły się artykuły typu nieuzasadniona dyskryminacja kobiet w crash testach. Czyli media podchwyciły temat, ale zobaczcie w jaki sposób. Pierwszy akapit. Aktywistki frontu walki o równouprawnienie płci zyskały nowy argument. Czyli nawet jak zauważyliśmy coś, co było systemowym nadużyciem, to pomyśleliśmy sobie, spróbujemy to sprzedać, że to wściekłe feministki. Ja teraz będą ten argument stosować, co też w ciekawy sposób pokazuje, w jaki sposób my do tego podchodzimy. Ale to też pokazuje, że jak się w ogóle porusza tematy równości i w organizacjach będzie tak samo, to trzeba być czujnym na dwa sposoby. Z jednej strony opierać się na danych, które funkcjonują, a z drugiej strony liczyć się z reakcją społeczną. Liczyć się z tym, że ta reakcja społeczna może pójść w taką stronę, że będziemy szukać sobie argumentów, które nam pozwolą jakiegoś zdania nie słuchać. Jacek powiedział o książce, którą ja teraz piszę, to jest książka o nauce. I ciekawostka, na którą trafiłem, to są takie badania pokazujące, w jaki sposób środowisko naukowe postrzega dyskryminację. I to, co wam pokażę, to jest takie zestawienie, jaką dyskryminację bardzo często zauważają kobiety, a jaką mężczyźni w środowisku akademickim. No i kobiety, jak się ich pyta, to mówią nierówne płace, utrudnianie awansu, obciążenie obowiązkami administracyjnymi, protekcjonalizm i mobbing. Natomiast zobaczcie, na jakie główne czynniki wskazują faceci, jeśli chodzi o dyskryminację. Oni mówią o tym, że to jest wykluczenie ze względu na płeć z powodu programów typu Women in Science i wprowadzenie parytetu płci. Czyli to trochę pokazuje, że bardzo często ta reakcja części męskiej jest reakcją negatywną na próby wyrównywania szans. Nie? Co takim jest też komentarzem do tego, jak my na te programy możemy patrzeć. Dużo ciekawszy obszar to jest obszar, czy to wynika z kultury, czy z natury. To znaczy, na ile te różnice w funkcjonowaniu kobiet i mężczyzn, na przykład zawodowym, mogłyby wynikać z elementów naturalnych, a na ile one są kulturowe. No i zacznijmy od takiego pytania, jakie są kobiety, jacy są mężczyźni. No i pewnie po pierwsze jest tak, że... Nie działa mi. Wow, no teraz to zadziałało. Po pierwsze zacznijmy sobie od książki, którą znacie. Znacie taki tytuł o tym, że ktoś jest z Marsa, ktoś jest z Wenus. Nie wiem, czy wiecie, że ta książka, jak się stała popularna, to potem napisano chyba z 11 części tej książki. Są takie części jak Mars i Wenus w sypialni, na zakupach i tak dalej. To jest taka amerykańska specyfika, jak chwyta pierwsza książka, to wydajemy ich dużo. Ale teraz dlaczego zaczynamy od takiego stereotypowego wyobrażenia? Bo zobaczcie sobie dwa zestawy cech. U góry empatia, miłość do dzieci, zależność, wrażliwość, opiekuńczość. Na dole przywódczość, ambicja, dominacja, analityczność, rywalizacja i niezależność. I teraz gdybyście mieli powiedzieć, gdzie są stereotypowo kobiety w tym układzie, to gdzie? U góry. Faceci są na dole. Ja nie mówię o tym, że każdy z nas zgadza się z taką interpretacją, ale, i że to w ogóle jest prawda, ale takie jest stereotypowe wyobrażenie. No i teraz zobaczcie sobie, jak to jest mocno wbite kulturowo. Wyobraźcie sobie w środowisku zawodowym, w takim, w którym na co dzień funkcjonujecie, kobietę, która jest empatyczna, ma miłość do dzieci, zależność, wrażliwość, ale jednocześnie w tym środowisku zawodowym potrafi być przywódcza, ambitna, analityczna i rywalizacyjna. Nie? To jak się o takiej kobiecie powie w tej organizacji? To zależne jest od wewnętrznej nomenklatury w organizacji. Nie? W sensie... Można tak? Ale zobaczcie sobie, że będzie, nawet jak to będą określenia pod tytułem zimna suka, albo baba chłop, albo kobieta z jajami, znamy takie określenia, to zobaczcie sobie, że one są podszyte jednak czymś pozytywnym. Że to jest taka kobieta, która ma te cechy kobiece, ale jednocześnie potrafi być taka twarda, nie? Że jest jeszcze taka przywódcza. Że trochę jest tak, że w środowisku zawodowym dodanie kobiecie męskich cech powoduje, że to jest nadkobieta. Nie? W sensie, że takie wyobrażenie jest, że to jest taka, kurczę, babka, która jednak potrafi być twarda i tak dalej.
A teraz wyobraźmy sobie menadżera, który jest przywódczy, ambitny, dominujący, analityczny, rywalizacyjny i dorzucimy mu empatię, wrażliwość i opiekuńczość. I jak my o nim powiemy? Tu widzę, że śmiało się zmniejsza, nie? Żeby posłużyć się jakimś określeniem. A zobaczcie sobie, że paradoks polega na tym, że jak my do tego twardego lidera dorzucimy cechy empatyczne, to on będzie pod człowiekiem, a nie nad kobietą. On się stanie pod mężczyzną. Znaczy, to będzie takie miękkie kluchy, to jest najłagodniejsze określenie, jakim moglibyśmy się posłużyć. Pty śmiętowy. Ja słyszałem dużo gorsze rzeczy, ale pewnie pracuję na co dzień w innym środowisku, nie? W sensie niż środowisko ludzi na poziomie. To jest 34 piętro, więc tu jest inaczej. I teraz, żeby wam pokazać, że to może mieć znaczenie nawet w fizycznych obiektach, to chcę was zaprosić do prostego eksperymentu z wiertarką i blenderem. Który z tych sprzętów jest bardziej męski? To nawet nie, to jeszcze nie jest pytanie, nie? W sensie to nie jest podchwytliwe. Wiertarka i blender. I teraz wyobraźcie sobie, że produkujemy taką wiertarkę. To jest w ogóle, wy się już śmiejecie, jeszcze nie powiedziałem, jaka jest instrukcja, nie? Wyobraźcie sobie, to jest wiertarka, która jest obła, jest, no jakby widzicie jaka, pastelowa i jeszcze nazywa się Dafne. No i teraz, kiedy tą wiertarkę pokazano grupie odbiorców, to co powiedzieli na temat jej jakości? Że beznadziejna, słaba i tak dalej, chociaż ona miała identyczne parametry jak każda inna wiertarka, która była na... Ona nawet ma przełącznik na udar. Nie wiem, czy widzicie, nie? Tutaj. Nie wiem, gdzie mam światełko, ale tu jest przełącznik. Więc to, zobaczcie, co się stało z tradycyjnie męskim obiektem, jak dodaliśmy mu atrybuty kobiece, nie? To on się stał słabej jakości obiektem. A teraz wyobraźcie sobie, co się dzieje, kiedy robimy taki blender. I kiedy pokazujemy badanym ten blender i pytamy, co ty myślisz o tym blenderze, to co oni mówią? No to jest blender. To mają takie podejście, no kurde, no beton. Ja jak, słuchajcie, robiłem kiedyś badania fokusowe, to mężczyźni odpowiadali, to jest do betonu. Nie? W sensie. Mało tego, większość z nich nie rozumiała pojęcia blender, ale jakby dalej formułowali opinię, że ja nie wiem, co to jest blender, ale on jest dobrym blenderem, nie? Jakby z tej perspektywy, no bo to jest rzecz, która wygląda porządnie. I zobaczcie sobie, że nawet o obiektach fizycznych, o dziwo, dzieje się coś takiego, że jak dorzucamy do tego parametry kobiece, to to traci na jakości, jak dorzucamy męskie, to zyskuje. Tak to pewnie nie na wszystkich rzeczach, ale to taka holenderska projektantka kiedyś zrobiła taki eksperyment. Zresztą zobaczcie, te myślenie sobie o tym, że są jakieś różnice między kobietami i mężczyznami naturalne, nie jest nowe. To jest cytaty z 1797 roku. No i tak, o mężczyznach. Nauki o ustawodawstwie, nauki prawne, ekonomia polityczna, postępowanie rządu są przypisane tylko i wyłącznie mężczyznom, dlatego że wymagają wysiłku umysłu obdarzonego siłą głębokiego i wszechstronnego rozumowania oraz usilnego i wytrwałego stosowania. W domyśle kobiety nie mogą tego robić. Dlatego, że z natury rzeczy ich mózg nie jest do tego stworzony, ale jest też opcja dla kobiet. Co robi kobieta? Korzysta z mocy przystosowanych, by wygładzić zmarszczone czoło uczonego, postawić na nogo nadwyrężone pracą zdolności mędrca i w kręgu rodzinnym emanować orzeźwiającym i ujmującym uśmiechem pogody ducha. To jest jakby przepis, co możecie robić tutaj, drogie panie, nie? No i to jest literatura stara, to jest historycznie zrozumiałe, tak wyglądał świat, ale pokażę wam cytaty z 2003 roku, z jednej z najbardziej znanych książek dotyczących różnic płciowych w funkcjonowaniu. No i mamy tak, kobiecy mózg jest w przeważającej mierze zaprogramowany na empatię, a męski na rozumienie i budowanie systemów. W związku z tym to konstrukcja mózgu decyduje, że kobiety powinny robić jedne rzeczy, a mężczyźni powinni robić drugie. Jak widać, mężczyźni robią te takie lepsze. Trochę bardziej skomplikowane, takie wymagające namysłu, ale dla kobiet jest też ścieżka, kim mogą być ludzie z kobiecym mózgiem. W ogóle zobaczcie, jaka konstrukcja. Ludzie z kobiecym mózgiem, nie? To jest jakby... Mogą być wychowawcami, nauczycielkami szkół podstawowych, pielęgniarkami, opiekunkami, terapeutkami i na końcu członkami personelu pomocniczego. Nie mogą być pilotem, bo mózg nie pozwala na to, żeby byłem pilotem. Ja muszę wam powiedzieć, że jedna z najbardziej przerażających scen a propos równości w moim życiu to był moment, w którym wsiadłem kiedyś do samolotu. I w samolocie jest taki moment, kiedy kapitan was wita. No i przywitała się pani kapitan i powiedziała, dzisiaj ja jestem głównym pilotem, drugą pilotką jest Ania, a na pokładzie jest z nami Mariola, Aneta i Basia. I słuchajcie, człowiek siedzący obok mnie tak się spojrzał przed siebie i powiedział, ja pierdolę. Ja muszę powiedzieć, on nie zagrał tego, on był realnie przerażony, w sensie. On był pewny, że zginie, dlatego że jak wiemy, kobiecy mózg nie jest stworzony do pilotowania samolotów, tylko do bycia personelem pomocniczym. I wiecie, przez lata to bardzo różnie tłumaczono. Na przykład tym, że kobiety mają bardziej delikatne włókna w mózgu. Albo była taka teoria brakujących 150 gram. To znaczy statystyka pokazuje, że mózg kobiecy jest lżejszy o 150 gram.
Dlaczego tak jest? Bo kobiety są mniejsze. No i to wystarczyło do sformułowania takiej tezy, że kobiety nie mogą ogarnąć niektórych rzeczy, bo mają mniejsze mózgi. Zobaczcie, że to nawet brzmi logicznie, ale to by na przykład oznaczało, czy, dla jasności w oczach autorów. Natomiast zobaczcie sobie absurd sytuacji. To by oznaczało, że ja mogę na sali znaleźć dwie osoby, jedną o większej głowie od drugiej, nie? Na przykład dwóch mężczyzn, tu mam pana z większą, tu z mniejszą, i powiedzieć, że ten jest na bank głupszy. I nie może się nadawać do polityki i do pilotowania, bo jego mózg jest mniejszy, nie? Co trochę pokazuje absurd tej konstrukcji. Czasami też tłumaczono to psychologią ewolucyjną. Znacie ten argument, że kobiety siedziały w jaskiniach, a mężczyźni polowali. W jaskiniach? Tymczasem badania archeologiczne pokazują, że w społeczeństwach pierwotnych wszyscy polowali. Dlatego, że efektywność polowań była tak niewielka, że to musiało robić całe plemię. Nie można było sobie pozwolić na komfort zostawiania kobiet w domu po to, żeby robiły tam inne rzeczy. No i okazuje się, że dużo częściej te różnice wynikają z dostępu do edukacji, do polityki, z takich kwestii kulturowych i społecznych, niż z takich elementów, które są wprost biologiczne. No i to, co chciałbym zrobić z wami, to taki przegląd różnego rodzaju wyobrażeń na temat kobiet w roli lidera, co one teoretycznie potrafią lepiej. Po pierwsze, jest taka figura retoryczna, że kobiety lepiej odczytują emocje. Czyli jak widzą kogoś, to lepiej odczytują jego stan emocjonalny. No i co my wiemy z badań? Wiemy, że rzeczywiście tak jest. To znaczy, że kobiety radzą sobie dobrze w 72% takich przypadków, faceci tylko w 40%. Ja przypominam, że rzut monetą to jest 50%. Czy okazuje się, że w zakresie odczytywania emocji faceci osiągają gorsze wyniki niż rzut monetą. W związku z tym, jak z perspektywy mężczyzn będziecie kiedyś chcieli zrozumieć emocje, to rzucajcie monetą, nie? W sensie to wydaje się być, to jest pewne uproszczenie, ale matematycznie się to broni. Druga rzecz to empatia. Są takie założenia, że kobiety są bardziej empatyczne. Nawet się mówi o takim miękkim, bardziej stylu zarządzania kobiet. Nawet lata artykuły na ten temat powstawały, że kobiety w zarządzie wnoszą takie empatyczne spojrzenie. I słuchajcie, to jest jedno z najciekawszych rzeczy. Okazuje się, że w części badań kobiety są dużo bardziej empatyczne, w części tylko trochę, a w części w ogóle nie widać różnic. I teraz na czym polegają te badania? Okazuje się, że kobiety wychodzą na bardziej empatyczne w badaniach polegających na samoopisie. Czyli w badaniach, kiedy się pyta, czy jesteś empatyczna. I potem pyta się grupy mężczyzn. I jakimś cudem się okazuje, że kobiety do empatii przyznają się częściej niż mężczyźni. Dlaczego mężczyźni nie mogą się przyznać do empatii? Patrz, wiertarka. Tak? W sensie, bo jak będą trochę bardziej empatyczną wiertarką, to będą wiertarką trochę gorszą. My nie mamy społecznego przyzwolenia u mężczyzn na okazywanie emocji. Do dzisiaj jest tak, że jedyną emocją, na którą my u mężczyzn pozwalamy bez problemu, to jest wkurzenie. Zauważcie, nie? Że to jest taka usprawiedliwiona emocja pojawiająca się u mężczyzn. W badaniach, w których ten pomiar nie jest jawny, to znaczy to nie jest samoopis, tylko są inne kategorie pomiaru, okazuje się, że kobiety już wygrywają tylko trochę, ale w badaniach, kiedy ten pomiar jest dyskretny i badani w ogóle nie wiedzą, o co chodzi, okazuje się, że nie ma żadnych różnic empatii między kobietami i mężczyznami. Na przykład, kiedy zrobiono badania sprawdzające, jak kobiety i mężczyźni prowadzą wojny. Trudno jest te badania zrobić na żywym organizmie, ale robi się tak, że grają w grę strategiczną i patrzymy, czy mężczyźni zachowują się bardziej agresywnie. No i było na przykład założenie, że faceci będą bardziej bombardować, a kobiety tylko trochę. No i wyobraźcie sobie, że z tych badań nam wychodzi, że kobiety są bardziej empatyczne i bardziej ostrożne, ale tylko wtedy, kiedy wiedzą, że badacz wie, jakiej one są płci. Natomiast jak badanie jest tak prowadzone, że w arkuszu płeć jest usunięta, to jadą równo z facetami. To nie ma żadnych różnic w poziomie takiej bazowej empatii pomiędzy kobietami i mężczyznami, co by nam pokazywało, że dużo część tych różnic jest kulturowa. Znaczy my od kobiet kulturowo wymagamy emocjonalności, więc one zachowują się w sposób emocjonalny, u facetów to zakazujemy, w związku z tym przestają to robić. Czytanie w myślach. Co jeszcze raz? 100%, że kobiety, pada takie przeczucie, że kobiety lepiej czytają w myślach. Twarde badania na ten temat pokazują, że jest remis i nikt tego nie umie. To znaczy, że na takim poziomie patrzę i wiem, o czym on myśli, to się okazuje, że żadna płeć nie potrafi tego robić dobrze. To, że my to robimy w domu dobrze na potrzeby pojedynczego egzemplarza, jeszcze nie jest dowodem. Nie? Ale w książkach na temat różnicy płci przeczytacie takie zdania o facecie, który wraca do domu i nie wie, dlaczego jest spięty i żona na niego patrzy i mu mówi. Dlaczego on odczuwa takie emocje. To są takie kalki, które tam są powtarzane a propos odczytywania emocji. Teraz rzeczy menedżerskie, przewodzenie. Gdybyśmy się przyjrzeli temu, czy częściej przewodzenie kojarzy się z mężczyznami, to rzeczywiście tak jest. Kiedy robi się testy na rysuj kogoś, kto zarządza, to dzieciaki w przedszkolu rysują częściej facetów. No bo częściej widzą na co dzień facetów w rolach zarządzania. I słuchajcie, nawet się okazuje, że kobiety częściej kojarzą hasła związane z przywództwem, wtedy z mężczyznami, a nie z kobietami. Natomiast okazuje się, że ten efekt niknie, kiedy pokażemy im przykład kobiet, które też odnoszą sukcesy.
I to pokazuje, dlaczego w organizacjach tak ważne jest pokazywanie kobiet, które na przykład na stanowiskach menedżerskich odniosły sukcesy. Ja kiedyś na jednej konferencji słyszałem bardzo ciekawą wypowiedź prelegentki, która mówiła, że ona nie lubi się prezentować publicznie, ale wie, że trzeba. To znaczy, że za każdym razem, kiedy kobiety publicznie mówią o sukcesach na przykład w tradycyjnie męskich rolach, to innym kobietom pomaga zajmować się tą dziedziną. Kiedy popularny stał się serial Archiwum X, nie wiem, czy pamiętacie Muldera i Scully, to się okazało, że masy dziewczyn, które szły do świata nauki, mówiły, że to było dlatego, że Scully była naukowcem. Znaczy, że nawet taka postać silna w serialu powodowała, że te kobiety się z tym utożsamiały i podobnie jest w świecie zarządzania. No i na koniec zrobimy sobie szybki przegląd równości w pracy. To jest powoli ten moment, w którym ja się rozjeżdżam z czasem. Mogę jeszcze chwilę? Dobra. Zrobię to szybko. Najpierw zacznijmy od rekrutacji. Zacznijmy od Filharmonii Nowojorskiej. Bo to, co chciałbym teraz pokazać, to w jakich obszarach możemy się przyglądać rekrutacji albo różnym obszarom biznesu, czy my je robimy równościowo, czy nie. W Filharmonii Nowojorskiej przez 40 lat istnienia tej instytucji było tak, że każda nowa rekrutacja wiązała się z tym, że umierał ktoś z zespołu. Tam się, wiecie, nie rekrutuje ludzi na bieżąco, tylko się czeka, aż ktoś się wykruszy. No i się okazało, że przez te 40 lat nie zrekrutowano ani jednej kobiety. No i w jednym roku zmieniono drobną rzecz w procesie rekrutacji. Od tego momentu 50% rekrutujących się osób do tej pracy to są kobiety. I to nie jest tak, że zmieniono rekrutera. Zmieniono jedną rzecz. Wprowadzono przesłuchania, które są ślepe. Znaczy po raz pierwszy w historii tej instytucji zrobiono tak, że ten muzyk przychodząc do zespołu grał za zasłoną i rekrutujący nie wiedzieli, jakiej on jest płci. I słuchajcie, w magiczny sposób się okazało, że od tego momentu kobiety zaczęły grać lepiej. Tak? Że wprowadzenie zasłony spowodowało znaczący postęp kompetencji w graniu na instrumentach u kobiet. No wiadomo, że to nie chodziło o to. Chodziło o to, że były jakieś nieuświadomione najczęściej uprzedzenia względem kobiet. Co ważne, w tych komisjach rekrutacyjnych były też kobiety. Czyli to nie jest opowieść o tym, że to faceci gnębili, tylko to jest opowieść o społecznym wyobrażeniu, kto to by było dobrze, żeby grał w moim zespole. No i możemy sobie myśleć, że ta filharmonia nic nam nie mówi, ale na przykład w rekrutacjach do działów IT okazuje się, że kiedy kobieta wysyła CV, to ma 5% szansy na bycie zaproszoną, w części badań mężczyźni mają 50%. Że kiedy na przykład w badaniach brano CV kobiet i zmieniano imię, nazwisko na męskie, to wyobraźcie sobie, że zmiana tego CV na formę męską spowodowało 30% większe szanse na bycie zaproszoną na rozmowę. Co by pokazywało, że komisje rekrutacyjne w różnych organizacjach mają jakieś nieświadome skojarzenie dotyczące tego, że w IT to jednak facet. Bo jak kiedyś, wiecie, dowcipy, że kobieta informatyk to jak świnka morska i tak dalej, nie? Mamy to gdzieś przećwiczone na różne sposoby. Ale okazywało się, że drobna zmiana tego procesu rekrutacyjnego, w którym była ukryta płeć kandydata, powoduje, że nagle zapraszamy więcej kandydatów. My mamy badania, które pokazują, że jak nazwy stanowisk piszemy w wersji męskiej i żeńskiej, to więcej kobiet aplikuje. Nie? Że na przykład na stanowisko na tej konferencji mógł być prelegent lub prelegentka i się okazuje, że wtedy jest więcej prelegentek chętnych, dlatego że to jest sama forma, która zachęca do tego, żeby się w to zaangażować. Druga rzecz to kwestia oczekiwań. Badania pokazują, że oczekiwania finansowe kobiet na tym samym poziomie wykształcenia, w tym samym momencie rozwoju kariery zawodowej są o 23% mniejsze niż takich samych mężczyzn. Czyli jak moja córka skończy studia razem z moim synem, znaczy to on musiałby oblać parę lat, żeby oni skończyli w tym samym czasie, to ona będzie miała mniejsze oczekiwania finansowe. I co to dla nas oznacza? To oznacza, że jak my w organizacjach płacimy ludziom tyle, ile oni chcieliby dostać, a nie mamy jakichś określonych stawek czy określonych widełek, to znaczy, że z automatu zaczynamy tym kobietom płacić mniej. No i można powiedzieć, że to jest ekonomicznie zasadne, no skoro ktoś chce mieć, to dostaje mniej. Ale zobaczcie sobie, że to będą różnice, które potem nam się będą na różne sposoby pogłębiać. Harowanie, taki bardzo miękki wskaźnik. Jeżeli mamy w firmie kulturę ostrej pracy po godzinach, to się okazuje, że to bardziej dotyka kobiety. To znaczy okazuje się, że kobiety przy obciążeniu pracą powyżej 55 godzin w tygodniu mają dużo większe szanse na epizod depresyjny niż mężczyźni. Że mężczyźni lepiej znoszą długotrwałe obciążenie pracą. To nie jest opowieść o znoszeniu bólu, tylko o, czy choroby w domu, tylko opowieść o znoszeniu takiego, wiecie, długotrwałego obciążenia pracą. I to znowu oznacza, że jeżeli nasza kultura organizacyjna jest taką kulturą zasuwania, to w naturalny sposób zaczyna premiować nam mężczyzn. Nie? Taki nieuświadomiony, no przecież nie robimy tego celowo. No i zostają nam dwa elementy, klimat spotkań. To znaczy okazuje się, że jeżeli nasza kultura organizacyjna pozwala na takie zachowania uciszające innych, że na przykład, wiecie, w pracy zespołu jest takie, to kiedyś ktoś nazwał przyjacielskim poszturchiwaniem, że tam można komuś szpilkę wbić i tak dalej, to w większości dotyczy kobiet. To znaczy kobiety rzadziej na takie zaczepki odpowiadają tak jak faceci. Faceci mają tak, że jak dostają strzał w czasie takiego spotkania, to co robią? Oddają strzałem i jakoś dwie strony uznają, że domknęliśmy temat. Nie wiem, czy zauważyliście taki fenomenalny... Mogę zachnąć jeszcze raz?
Że to przypomina, kiedyś usłyszałem od jednego z menedżerów taką dynamikę, ty chuju. Widzicie? I jakby obydwie strony uznają, że pogadaliśmy. Nie? W związku z tym nie zajmujmy się tym dalej. To jest oczywiście duże uproszczenie, ale pokazuje ten mechanizm. I okazuje się, że kiedy wprowadzamy na drobne elementy kulturowe, które uderzają w taką autonomię na przykład wypowiadania się, to mocniej tym oberwą kobiety. Nie? Co pokazuje, że nawet taki wskaźnik kulturowy będzie miał znaczenie. No i szklany sufit. No badania pokazują, że na najwyższych stopniach menedżerskich mamy od 10 do 15% kobiet. Socjologia uznaje, że powinno tam być 30% co najmniej, żeby to w ogóle zapewniało słyszalność tego głosu kobiecego na tym poziomie zarządów. I teraz oczywiście można by to robić parytetami. Ja akurat do parytetów mam taki stosunek, że trzeba z nimi ostrożnie, bo tak jak pokazaliśmy wcześniej, one czasami powodują, że reakcja takiego środowiska jest dużo gorsza niż gdyby tych parytetów nie było, ale na przykład partie polityczne, które w Sejmie mają największe reprezentacje kobiet, charakteryzują się tym, że na liście wyborczej, jak tworzą listy, mają parytety. I moim zdaniem nie jest to przypadek, nie? Że jakby najwięcej kobiet do parlamentu wprowadzają te partie, które jak tworzą listy wyborcze, to robią pół na pół i się tego mocno trzymają w swojej reprezentacji. Takich oczywiście organizmów jest niewiele. No i z takiej perspektywy codziennej w naszych organizacjach to powinno znaczyć zadawanie sobie kilku pytań. Jak rekrutujesz? Czyli czy w twoim procesie rekrutacji są elementy, które w jakiś sposób kogoś różnicują? W jakiś sposób premiują jakieś określone środowisko albo któremuś z nich sprzyjają bardziej? Druga rzecz to, czy masz w głowie takie założenia, że to jest praca tylko dla? Że wiecie, że to jest praca tylko dla kobiet, to jest praca tylko dla mężczyzn? I o czym ja chcę powiedzieć? Ja w tym temacie spędziłem mnóstwo czasu, ale ja też takie rzeczy mam w głowie. Ja pamiętam, co się ze mną wydarzyło, jak zaprowadziłem mojego syna do przedszkola i się dowiedziałem, że jego wychowawczynią będzie pan Michał. I miałem takie, ale jak to? Wiecie, jakby dużo, jakby mam to przepracowane, dobrze przemyślane i nagle zauważyłem, że mam dyskomfort z tym związany, że... I to wiecie, takie absurdalne, że o ile wyobrażam sobie, że mój syn w żłobku będzie przytulony przez panią Kasię, to jakoś tak z panem Michałem mam gorzej. I zobaczcie sobie, jakie to jest absurdalne, ale to pokazuje, że my mamy takie rzeczy gdzieś tam sobie zaszyte i to chodzi o to, czy my mamy dane na to, że rzeczywiście tak jest, że to jest stanowisko. Bo ja się nie upieram i moim zdaniem istnieją stanowiska, na których częściej sprawdzą się mężczyźni i częściej kobiety. Ale to jest pytanie, czy kierujemy się danymi, czy tylko pomysłem w głowie, że to jest robota, w której kobieta nie powinna się odnajdywać i tak samo nie powinien odnajdywać się facet. Trzecie pytanie to jest, jak awansujesz ludzi? To znaczy, czy w awansach bierzesz pod uwagę kobiety w taki sam sposób jak mężczyzn? W środowisku naukowym kobiety, które chodzą na macierzyński, tak jak w innym środowisku, traktowane są przy awansach trochę inaczej. Na przykład daje im się o rok więcej czasu na zdobycie tytułu naukowego, bo zakłada się, że one ten rok spędziły na macierzyńskim. No, nasza biologia wygląda tak, że mężczyźni nie będą rodzić dzieci. To się raczej nie wydarzy, chociaż mamy sutki z jakiegoś powodu, więc może to ewolucyjnie kiedyś pójdzie w tą stronę, nie? Tak. Jest trochę takich głosów. Natomiast z takiej perspektywy wiadomo będzie, że kobiety będą robić dzieci, w związku z tym będą tracić czas, część czasu zawodowego. Być może powinniśmy myśleć sobie o tym, jak te szanse wyrównywać. No i dwie ostatnie. Jaki masz klimat organizacyjny? Znaczy, na ile w twojej organizacji dopuszczalne są na przykład rzeczy dyskryminujące? Ja mam doświadczenia pracy z organizacjami, gdzie trzeba tłumaczyć, dlaczego nagie kobiety nie mogą wisieć w szatniach, na ścianach, nie? Że to jest jakby temat... Ja pierwszy raz, jak się z tym spotkałem, to... Słucham? Sylwia jest z Krakowa, tam jest inaczej, nie? Tam się wiesza nagie kobiety na żywo, tak w sensie. Ja znam tylko tą wersję plakatową rzeczywiście, na takie rozkładówki. I wiecie, i to czasami oznacza, że my sobie możemy mówić, co w tym złego. Nawet mało tego, znajdziemy kobiety, które powiedzą, co w tym złego. I to nie chodzi o to, to tylko chodzi o to, co nam to zrobi, nie? W sensie, co takie plakaty będą nam robić. Na marginesie muszę wam powiedzieć, że najlepszy sposób poradzenia sobie z problemem nagich kobiet w szatniach to jest pomysł jednego z menadżerów, który kiedyś, wiedząc, że zatrudnia pierwszą dziewczynę, przyszedł do swojego zespołu i powiedział im tak: słuchajcie, od poniedziałku będzie z nami Ania. Ten plakat może tu zostać, ale ja dla równowagi muszę powiesić gołego faceta. I wyobraźcie sobie, że powiesił im gołego faceta z takiego samego czasopisma, z jakiego były te panie powieszone. Co się stało? Nie wytrzymali i ściągnęli wszystko. To znaczy, nie byli w stanie patrzeć na niego faceta i ściągnęli nawet tą kobietę, która wisiała. Menadżer twierdził, że ten facet na zdjęciu wyglądał lepiej od nich znacząco, nie? Jakby w różnych obszarach, w związku z tym nie wytrzymali tego, nie? To też pokazuje, że czasami trzeba to obchodzić jakimiś metodami pokrętnymi. No i ostatnia rzecz to jest nie parytety, a równość. Znaczy, w tej opowieści o myśleniu sobie o tym, że kobiety też mogą być liderami, wydaje mi się, że nie chodzi o parytety, o jakieś takie układy 50 na 50. Że my teraz na pociągach trakcyjnych będziemy mieli 50% kobiet, bo to jest pytanie, ile my będziemy czekać, aż one się zgłoszą do rekrutacji. Tak, wiadomo, że tam będzie więcej aplikacji, które będą żeńskie albo męskie w zależności od stanowiska. To tylko chodzi o równość szans, o takie patrzenie sobie, że niezależnie od tego, z jaką płcią się definiujesz,
Czy określasz, czy utożsamiasz to, żeby te szanse w procesach rekrutacji, awansów wewnętrznych i pełnienia jakichś ról w organizacji były identyczne i żeby to nie był taki czynnik, który będzie nam na to wpływał. Tak jak powiedziałem na starcie, ja mam tą prezentację przygotowaną w wersji ze źródłami, więc do wszystkich rzeczy można będzie sięgnąć. Ja tu na tej konferencji zawsze jestem na końcu, w związku z tym nie da się potem ze mną pogadać. W związku z tym tu wam wrzucę jeszcze literaturę. To jest literatura dla dorosłych, a to jest literatura dla dzieci. Gdyby ktoś chciał też sięgnąć w kontekście, jak Netflix, trzeba te dzieci, wiecie, poprawność polityczną im wprowadzać od startu, to jakby macie tutaj możliwość. Gdyby chciał ktoś o tym temacie pogadać, to tu jest mój mail. To jest jedyne, co mogę zrobić. No i ja zwykle mówię do zobaczenia i jak widać, to się sprawdza, więc patrzę na Jacek. To już nie wiem, które jest wystąpienie, nie wiem, czy to już jest czas na te gratisowe, czy ja jeszcze mogę wystawiać faktury, ale czuję, że jeszcze tu wrócę. Bardzo dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia.